95. lubuskie derby dla Stali Gorzów w Zielonej Górze. Falubas przegrał ze Stalą 43-47. Zielonogórzanie bardzo dobrze weszli w mecz, prowadzili 6 punktami, ale po 6 wyścigu Stal miała więcej do powiedzenia na zielonogórskim torze. Gorzowianie lepiej odczytywali to, co się dzieje na nawierzchni i wygrywali wyścigi 5-1, 4-2 i właściwie rozstrzygnęli losy rywalizacji już przed wyścigami nominowanymi, prowadząc 45-33. Wielka radość w Gorzowie. Posłuchajmy najpierw jednego z bohaterów, Szymona Woźniaka. Przede wszystkim jestem zadowolony ze zwycięstwa drużyny. Naprawdę zrobiliśmy dzisiaj kawał dobrej roboty. Było bardzo ciężko i po raz kolejny pokazaliśmy, że w tym sezonie naprawdę jesteśmy silni i na torze, i w parku maszyn. Czytaliście tor, tak? Masz na myśli to, że jesteście silni w parku maszyn. Chodzi o wymianę informacji, tak? Tak, chodzi o wymianę informacji, chodzi o podejmowanie decyzji z ustawieniami i chodzi też o naszą siłę psychiczną, bo po raz kolejny przegrywaliśmy spotkanie, podobnie jak podczas ostatniego meczu z Częstochową, a udało nam się to wytrzymać, przełamać i załatwić przed biegami nominowanymi. No, nie moglibyśmy sobie tego wymarzyć lepiej. Teraz Piotr Protasiewicz, jeden z zawodników Falubazu Zielona Góra. Pytanie do pana Piotra. Dlaczego dziś nie udało się wygrać? Walka była, ale brakuje dużych punktów. Małych też w perspektywie i dużych. No tak, na styku. Widzieliśmy już na styku. Teraz można gdybać co do sytuacji w 13 wyścigu. Prowadziliśmy 4-2, skończyło się 1-5. Ciężko było się później podnieść, brakowało tych wyścigów, albo zostały tylko nominowane. No szkoda, bo uważam, że to była błędna decyzja. Co miałem zrobić? Zostałem na wejściu uderzony. Oczywiście niespecjalnie, bo rozmawiałem też z Bartkiem na temat, no ale no kontakt był, także no Grzegorz zamykał mnie. Ja musiałem zejść do krawężnika, zamknąć gaz, a tam był Bartek prostym motorem już. Próbował też zamykać gaz, no ale uderzył mnie w nogę, no i co miałem zrobić, także tutaj w tej sytuacji szło ciężko całe zawody, no jednak tam gdzieś przebłyski były, no. A ciężko pracuję, ale no nie jest tak pstryki i do przodu. W Gorzowie, tak jak mówiliśmy, wielka radość, no i zaskoczenie, bo nawet nad Wartą nie spodziewano się, że wygrana nastąpi już przed wyścigami nominowanymi. Co do tego nie miał wątpliwości prezes Stali Ireneusz Maciej Zmora. Z ręką na sercu nie. Ja powtórzę to, co mówiłem już wielokrotnie. Naszym celem jest awans do części finałowej, by tam być, trzeba wygrać wszystkie mecze u siebie i zdobyć 4 bonusy. Każde zwycięstwo na wyjeździe jest czymś ekstra i tak to zwycięstwo w Zielonej Górze traktuję jako coś, co nie było planowane, ale smakuje jak każde zwycięstwo wyśmienicie. I powróćmy jeszcze raz do Piotra Protasiewicza, którego pytamy, czy to już koniec marzeń o playoffach zielonogórskiej drużyny? No słabo jest. Każdy mecz, no teraz to już w ogóle będziemy jechali o życie. No ale to przy dwóch, załóżmy tam i pół zawodnika, czy tam trzech zawodników równo punktujących, czy dobrze punktujących, to jest za mało, no. Pozostali też muszą gdzieś te punkty wozić. Falubas Zielona Góra, Stal Gorzów 43-47. Zielonogórzanie przegrywają po raz 5, Stal wygrywa po raz 4 i ma otwartą drogę do playoffów. Zielonogórzanie chyba muszą się skupić już tylko na walce o ekstraligowy byt. Zielona Góra, Maciej Noskowicz, Polskie Radio Zachód.